panie pośle. Dzień dobry. Czy pan aby troszkę nie wyszczuplał od ostatniego spotkania? A być może. No, ale to... To chyba dobrze. No, tak dobrze, ale troszkę co, za... co jest powodem? Czy jakaś dieta cud? Czy może te właśnie przeżycia polityczne i to, że pan tak troszkę poszedł na wojnę z własną formacją, no i w ogóle z szefem samym? Nie, ja myślę, że to troszkę dieta. Dieta? I też treningi pływackie, bo jestem ratownikiem, więc staram się utrzymywać. A w lecie ćwiczył pan gdzieś i pracował w ogóle jako ratownik na przykład na plażach naszych polskich? No jako, my jako posłowie nie możemy pracować dodatkowo. O rany. Kiedyś jeszcze jak nie byłem posłem, tylko radnym, to to wyjeżdżałem na obozy jako ratownik. Bardzo mi się podobały obozy harcerskie. Mhm. Powiem panu, że naprawdę dobre przeżycie i też taka dyscyplina na takim obozie, więc to też można dyscyplina powiedzieć, że na obozie, dotyczyło... ale nie dyscyplina partyjna. Jak taka się... organizacyjna, można powiedzieć. Co, nie zostało panu wiele z tej dyscypliny, jak chodzi o działanie w partii. Do tych jeszcze pana ratowniczych przygód wróćmy. Były jakieś akcje takie, które mroziły krew w żyłach, o których pan do tej pory pamięta? Nie, raczej szczęśliwie. Raczej szczęśliwie, tak. Byliśmy we dwóch ratowników, staraliśmy się dobrze wykonywać swoje obowiązki, rzetelnie, więc wydaje mi się, znaczy z tego co pamiętam, to nie było takich nieprzyjemnych, całe szczęście, bo to zdrowie i życie ludzkie jest najważniejsze, a miło wspominam, bo naprawdę świetna sprawa, świetne przeżycie i też można było sobie dodatkowo wakacje dorobić kilka złotych. No to jedziemy z tematem, na który pewnie wszyscy czekamy. Panie pośle, czy kiedy pan wczoraj mówił w radio, to było w Zetce, prawda, u Konrada Jaseckiego, że idzie pan na spotkanie z prezesem, ponieważ pewne rzeczy się panu nie podobają, dowiedział się pan z mediów, że jest pan zawieszony, to pan naprawdę liczył, że prezes pana przyjmie, czy też to była taka gra od razu ustawiona na to, że potem zrobię konferencję, potem zostawię list wcześniej, jak to było? Ja liczyłem bo jeśli pan liczył, że pan się spotka, że prezes pana przyjmie, to muszę powiedzieć, że to było cokolwiek naiwne. Ja liczyłem na to, że pan prezes Jarosław Kaczyński w poniedziałek o godzinie 11 będzie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, że znajdzie dla mnie czas na wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, bo ja do tej pory nie otrzymałem żadnego dokumentu, żadnego pisma ze strony ani kierownictwa klubu, ani kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Nie rozumiem do tej pory, o co chodzi. Ja realizuję program Prawa i Sprawiedliwości. Rzetelnie, sumiennie staram się i myślę, że robię to dobrze. Pracuję w polskim Sejmie. Dla przede wszystkim korzyści dla obywateli. Ale koledzy wczoraj na przykład mówili pana koledzy, no rozumiem, że jeszcze koledzy klubowi na przykład tam, że pan wręcz rację stanu naruszył. Prawda to? Czuje się pan jako naruszyciel racji stanu? Panie redaktorze, jeżeli głosowanie za tym, żeby nie podwyższać podatków jest godzenie w polską rację stanu, jeżeli głosowanie za programami proobywatelskimi, jak Rodzina 500+, jak obniżenie wieku emerytalnego, jak darmowe leki dla seniorów, jak Mieszkanie Plus. No, panie redaktorze, wszyscy wiemy, że ja głosowałem zawsze za obywatelskimi projektami, za tym, żeby Polakom żyło się lepiej, bo na to zasługują w mojej ocenie. Ja przede wszystkim kieruję się programem wyborczym. Ale a później jeszcze Prawo i Sprawiedliwość. Te przekazy dnia jeszcze tak wylatują z ust pana posła. Ja nie otrzymuję przekazów dnia. A już nie utrzymuje? Już od półtora roku nie otrzymuję. Ale słyszy pan przekazów dnia, ja mam swój przekaz indywidualny. A to za karę pan nie dotrzymuje? Nie otrzymuje przekazów dnia, że... Ciężko powiedzieć za co, nie wiem. Dlaczego już od półtora roku nie otrzymuję? Jeden poseł jak nie otrzymywał, to aż został rzecznikiem prezydenta. To w sumie nie najgorzej skończył. W ogóle tak się mówi, że pan poseł właśnie w kierunku tej grupy takiej, bym powiedział, prezydenckiej teraz zmierza. No bo raczej w PiS-ie to chyba koniec, tak? Pan nie ma wątpliwości, że to zawieszenie to jest ten moment bliski przed odcięciem z tego sznurka, który łączy z partią. Moim zdaniem, jeżeli pan prezes Jarosław Kaczyński podobno zawiesił mnie w prawach członka, no to już jest tylko, jeśli chodzi o tą komisję dyscyplinarną, formalność, więc tu się nie oszukujmy. Ja jeszcze raz powtarzam, w programie Prawa i Sprawiedliwości
w dokumentach programowych Prawa i Sprawiedliwości było jasno zapisane, że jesteśmy przeciwko immunitetom formalnym. Mhm. I ja tym tą zasadą kieruje się. To przypomnijmy, że tutaj jakby pana szala, pana grzechów, umówmy się, partyk, przeważyła się wtedy, kiedy pan ośmielił się zagłosować za uchyleniem immunitetu pańskiemu koledze, posłowi Tarczyńskiemu, tak, który słynie, nazwijmy to delikatnie, ściętego języka, ściętych tweetów, ściętej działalności. Niektórzy powiedzą hejterskiej, inni powiedzą, no, że to jest ostry. No nie jest ostry, to tego tak nie nazywajmy. No i pan na komisji sejmowej powiedział, tak, należy mu zabrać immunitet. No i wtedy pan już przegiął. Tak, tak, ja uważam dzisiaj również, że podjąłem dobrą decyzję. Zrobił pan tak samo, gdyby można było, jak to mówią, cofnąć czas, to by... Tak, oczywiście zrobiłbym tak samo, bo tą sprawę trzeba jak najszybciej wyjaśnić. Mhm. Jeżeli pan poseł Dominik Tarczyński na konferencji prasowej powiedział, że rzekomo pan poseł Kierwiński z Platformy ma rzekome związki z Airbusem, jeśli chodzi o przetarg na Caracale, to musi to zostać jak najszybciej wyjaśnione, bo pan poseł Kierwiński żąda w tej sprawie wyjaśnień i spotkania się w sądzie, a to tylko może nastąpić wyłącznie, jeżeli pan poseł Tarczyński zrzeknie się immunitetu. Ja bym na jego miejscu honorowo zrzekł się immunitetu. To jest słowo honorowo padło. I wyjaśnił tą sprawę. Tym bardziej dla mnie to jest ważne, że pochodzę z regionu województwa łódzkiego i ten temat jest przede wszystkim, no, jeśli chodzi o Airbus, jeśli chodzi o przetarg na Caracale, tym bardziej ważny. I pragnę też wspomnieć o jednej sytuacji, że nie tak dawno mieliśmy w tej kadencji głosowanie nad uchyleniem immunitetu panu posłowi z PiSu, Łukaszowi Zbonikowskiemu. Tak. Ja nie wchodzę w te tematy, czego one dotyczyły, bo to są prywatne sprawy pana posła Zbonikowskiego. Ale to są takie sprawy, z powodu których on powinien się wstydzić, tak, być może zostawić mandat i przestać zajmować się polityką. Ale, prawda? Chodzi o sprawy rodzinne. Tak, a chodzi przede wszystkim o sprawy niezwiązane z wykonywaniem mandatu poselskiego. Tak jak było w sprawie pana posła Tarczyńskiego. I teraz tak, panu posłowi Zbonikowskiemu z Prawa i Sprawiedliwości, koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, posłowie na komisji regulaminowej głosowali za uchyleniem immunitetu. I wtedy nie było słowa o lojalności, teraz słowo o lojalności jest. No to czyli wtedy, w takim przypadku ci posłowie, którzy głosowali, ja również głosowałem, bo głosuję za tym, żeby uchylać w takich sprawach immunitet, tak jak teraz w tym przypadku pana posła Tarczyńskiego, to wtedy nie było mowy o lojalności. I czy ci posłowie z Prawa i Sprawiedliwości powinni również być wyrzuceni za to, że nie byli lojalni w stosunku do pana posła Łukasza Zbonikowskiego? Nie, bo wtedy by się bardzo klub zmniejszył i już by nie było tyle szabel, ile trzeba. Ale ja może było szukanie akurat czegoś takiego na pana, to jest ostatnio dość modne, żeby właśnie był ten moment, kiedy można go zawiesić, a potem wywalić. Będą pewnie na mnie różne ataki, będzie pewnie szukanie na mnie haków, ale ja się nie poddaję. Ale co znajdą? Na przykład nie odrobił kiedyś zadania z matematyki. Pan jest młodym gościem, kartoteka zakładam, widzi pan, jest czysta. Panie redaktorze, nie wiem, czy będą chcieli grzebać w rodzicach, bo wszystko jest możliwe, ale zakładam, że rodzice też wszystko ok. To co panu wywlokło? Matka na wywiadówkę nie przyszła? Wie pan, panie redaktorze, no mama moja pracuje na poczcie od 30 lat. Na poczcie. W jednej firmie od 16 roku życia. Aha. No już można powiedzieć 33 lata. W jednej firmie od początku zna się na tej pracy jak mało kto, jest bardzo doświadczoną osobą. Była naczelnikiem poczty przez 10 lat. Naczelnikiem była, to też wie pan. Teraz również pracuje na poczcie, a tata pracuje na basenie jako pracownik. Myślę, że... Może się zgodzić, że na przykład ktoś kiedyś bez czepka pływał, a powinien... Nie jest ratownikiem oczywiście, ale ja pochodzę z normalnej polskiej rodziny, tak jak miliony Polaków, młodych ludzi. Nie mam żadnych koniugacji politycznych. Zawsze byłem w jednej partii lojalny od 16 roku życia, od 18 roku życia formalnie w Prawie i Sprawiedliwości. Więc jeżeli osoby, które były w trzech, czterech partiach zarzucają mi, że jestem
nielojalny, a ja od początku funkcjonowania jestem w jednej partii lojalny Prawu i Sprawiedliwości. O tych osobach, które tak skaczą z partii do partii, proszę o nazwisko, no bo to warto od razu wzmocnić. Kto jest takim skoczkiem na przykład? Pan jest lojalny, a kto skacze? No mamy tego świadomość, że różni posłowie w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości no, byli w kilku partiach. Ale... I teraz z powrotem przyszli do Prawa i Sprawiedliwości i oni atakują moją osobę. A Tarczyński przypadkiem nie jest takim skoczkiem? No to już pan, panie redaktorze, odpowiedzieć na to pytanie. Czy współpracował z innymi partiami, czy był w innych partiach. Ja nie wiem, czy nawet należy do Prawa i Sprawiedliwości, ale to nawet nie ma najmniejszego znaczenia. Największe znaczenie ma jedno, że nie może być przyzwolenia dla kolesi, tylko musimy być konsekwentni w swoim działaniu. Musimy w takich przypadkach zabierać immunitety, jeżeli to nie jest związane z funkcjonowaniem mandatu poselskiego, bo immunitet formalny w ogóle nie powinien obowiązywać w życiu politycznym. Wczoraj pisał pan w liście do prezesa o kaście, prawda? Tak, ja się obawiam, że są spoty, są billboardy, jest kampania Polskiej Fundacji Narodowej o kaście sędziów, o patologiach w polskim sądownictwie. No i teraz może być sytuacja taka, że Polacy mogą powiedzieć: o, proszę bardzo, jest kasta poselska, jest kasta taka, która chowa się za immunitetami. Na to mojej zgody nie było, nie ma i nigdy nie powiem będzie. Powiem panu, panie pasierze, ja uważam, nie tylko mogą powiedzieć, ale już tak wiele osób myśli. Dlatego uważam, że pan poseł, w tym przypadku Dominik Tarczyński, powinien honorowo zrzec się immunitetu dla dobra wyjaśnienia sprawy. Ja i tu też chciałbym sprostować, że ja głosuję tak jak Platforma Obywatelska, czy tak jak opozycja. To opozycja głosuje tak jak ja, panie redaktorze. To opozycja, chodzą na pana pasku. To opozycja głosuje tak jak ja. Dam przykłady. Opłata paliwowa, z którą ja się diametralnie nie zgadzam, bo tak jak mówiłem, w programie Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie było o tym, żeby podnosić podatki. Ja głosowałem przeciwko podwyższaniu podatkom. I ja zaapelowałem w Sejmie o to, żeby odrzucić ten projekt w pierwszym czytaniu. Udało się, to wielki sukces Polaków, że ta ustawa nie przeszła i nie została wdrożona w życie i Polacy nie muszą płacić więcej za paliwo, a co za tym idzie za żywność. I tak samo ja na komisji regulaminowej, bo to był mój wniosek, żeby uchylić immunitet panu posłowi Tarczyńskiemu i to opozycja głosowała razem ze mną. Ja nie głosowałem nigdy z opozycją, to opozycja popierała mój wniosek, ja jestem konsekwentny w swoim działaniu, jestem konsekwentny w programie przede wszystkim moich wyborców, a później programie partyjnym. To teraz, panie pośle, żeby zakończyć wątek Tarczyńskiego, bo to naprawdę nie jest gość, któremu warto o wiele więcej czasu poświęcać niż teraz, co my robimy. Ostatnia kwestia. Z tego, co wiem, partia szykowała się już do takiej akcji pod tytułem "Musimy uciszyć Tarczyńskiego". Nie było chyba jeszcze pomysłu jak, ale on jednak rzeczywiście szkodzi wizerunkowi partii, w związku z tym trzeba coś zrobić, żeby on się po prostu schował. I teraz jest taka sytuacja, paradoksalnie pan go umocnił, tak? Bo pan wyleci z partii za to, że pan chciał zaszkodzić mu, a tak umocnił go pan. Nie ma pan takiego poczucia? Ja nikomu, panie redaktorze, nie chciałem zaszkodzić. Zrobić porządek w tej sytuacji. Ja chciałem, żeby on udowodnił to, co mówił na konferencji prasowej, to, co mówił później na komisji regulaminowej, żeby wyjaśnił rzekome powiązania pana posła Kierwińskiego. Uważam, że ta sprawa powinna być jak najszybciej wyjaśniona dla dobra sprawy, bo tu chodzi o miliardy złotych, o miliardy publicznych pieniędzy. I te pieniądze bardzo przydałyby się, jeżeli ta sprawa by została tak czy inaczej wyjaśniona, te pieniądze przydałyby się w budżecie państwa. I jestem o tym przekonany. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie jak najszybciej wyjaśniona i pan poseł, panie pośle, honorowo. Wracamy do polityka najwyższego kalibru. Wczoraj pan taki przytyk uczynił prezesowi Kaczyńskiemu, że skoro pojawiają się propozycje, by w niektórych zawodach 65 lat, to była ta cezura, że powyżej tego roku już nie pracujemy, to być może prezes Kaczyński też powinien już powoli się z tej sceny zbierać, ponieważ ma 68. Ale rzucił pan też jedną rzecz bardzo, bardzo poważną, że jeśli pan ma wylecieć z partii albo jest zawieszony, a uważa pan, że realizuje program partii, trudno powiedzieć, że nie, no to
to prezes, który nie realizuje, powinien się podać do dymisji. W których punktach prezes Jarosław Kaczyński nie realizuje programu partii? Jeżeli, panie redaktorze, jeżeli ja jestem za tym, żeby odebrać immunitety formalne posłom i senatorom, a Prawo i Sprawiedliwość w swoich dokumentach programowych, w Konstytucji Prawa i Sprawiedliwości, w dokumencie programowym miało jasno zapisane, że Prawo i Sprawiedliwość będzie i jest za tym, żeby zlikwidować immunitety formalne. I ja, realizując ten program, bazując na tych dokumentach, jestem wyrzucany z Prawa i Sprawiedliwości, to uważam, że pan prezes Jarosław Kaczyński, który też realizuje program Prawa i Sprawiedliwości, też powinien być wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. Bo ja, szczerze powiedziawszy, no nie godzę się na takie zachowanie ze strony partyjnych kolegów, którzy atakują mnie, że ja jestem nielojalny. Mhm. Bo dla mnie lojalność jest bardzo ważna. Ja zawsze byłem w jednym klubie parlamentarnym, w jednej partii. Ale jeżeli ja realizuję program konsekwentnie, jeżeli ja wypełniam wszystkie punkty tego programu i jestem wyrzucany z Prawa i Sprawiedliwości, to także i pan prezes Jarosław Kaczyński powinien być wyrzucany, bo... Panie pośle, to powiem tak, z paliwami panu się udało, bo to rzeczywiście pana wtedy wystąpienie w lipcu było takie trzeźwiące dla pańskich kolegów. Natomiast uważam, że tutaj jest akcja pod tytułem wyrzucamy prezesa PiS-u jeszcze może się chwilę nie udać, ale kropla drąży skałę. Co teraz będzie z panem, jak pan zostanie skreślony z klubu? Pan zostanie posłem prawdopodobnie niezależnym, a może ktoś na przykład po pana już puka i mówi: słuchaj, Rzepecki, ty jesteś fajny, młody, ciebie ludzie polubili, chodź do nas. Panie redaktorze, dzwonią, pukają? Tu nie chodzi o pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tu chodzi o to, że ja nie rozumiem, dlaczego realizując program PiS-u jestem wyrzucany, jestem zawieszany. Mało tego, dowiaduję się o tym z mediów, dowiaduję się o tym z Twittera. Tak nie powinno być. Powinna być rzetelna, spokojna rozmowa ze mną. Ja chciałem porozmawiać o tym wczoraj z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Dlaczego taka sytuacja ma miejsce? Na jakiej podstawie? Jakie są przede wszystkim merytoryczne podstawy? Bo jak pan redaktor wie, jak wie opinia publiczna, nie ma ani jednego merytorycznego zarzutu. W moją stronę, nie ma nic na piśmie. Dobra. Jakie są konsekwencje tego, że zostałem w taki sposób potraktowany? Ukrzywdzili pana, a jak już ukrzywdzili, to co teraz będzie z panem politycznie? Będzie sobie takim wolnym elektronem wśród 460 posłów, czy jak, tak jak pytałem, już ktoś zgłaszał tam zainteresowanie, żeby wzmocnić klub panem? Ja nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji. Ale ja pytam, czy dzwonili już do pana i mówili: chodź do nas, Rzepecki. Ja nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji. A, czyli dzwonili. Ja nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji, to jest zbyt świeża sprawa. Najpierw chciałbym wyjaśnić tą sprawę, która ma miejsce, bo jestem nią bardzo zaskoczony i w dalszym ciągu zszokowany. To ja zapytam inaczej. To która w tym momencie z formacji, które są w Sejmie, nawet koalicjantów PiS-u, bo jest na przykład jeszcze Gowin, która partia, która siła jest panu najbliższa? Dla mnie najbliżsi są moi wyborcy. Ja konsekwentnie to powtarzam, że... Ładnie mówi ten poseł. Tak jak pan redaktor widzi po moich wystąpieniach, że ja nie jestem przez nikogo sterowalny. Jestem sterowalny tylko i wyłącznie przez moich wyborców, bo jak pan redaktor wie, już mówiłem wcześniej o tym, ja zostałem wybrany z 8 miejsca. O tym czy w Ozorkowie na radnego z 7 miejsca, czy na posła z 8 miejsca. To nie były wysokie miejsca, to były takie miejsca, które tak naprawdę nie dawały żadnych szans. A dzięki temu, że wyborcy postawili na mnie jako na młodą osobę, ale i też w pewnym sensie doświadczoną, bo byłem już kilka lat radnym, to dzięki nim zostałem posłem i będę tylko i wyłącznie zawsze patrzył na to, co mówią moi wyborcy. Będę się z nimi konsultował, nie podjąłem jeszcze żadnej decyzji. Zobaczymy, co czas pokaże. Ale że coś się dzieje w tej kwestii. Przede wszystkim chciałbym wyjaśnić też tą sprawę, bo to jest dla mnie najważniejsze. Panie pośle, to teraz jeszcze takie pytanie, bo już będziemy finiszować za chwilę. A koledzy z klubu dzwonią, mówią: ale dałeś popalić, w sumie to masz rację. Wiesz, no nie powiem tego głośno, ale no, ukrzywdzili cię. Są takie głosy, może SMS-y, tak? Tak, tak. Dużo było takich głosów? Nie myślałem, że aż tak dużo.
Mhm. Jest, no, mówimy nie, o kolegach, jeszcze o kolegach, ciągle klubowych, prawda? Mam nadzieję, że tak. Znaczy... Bo nie wiem, jaka jest moja sytuacja w dalszym ciągu. No, podobno jestem no zawieszony. I co pisali? Ale młody, dałeś popalić? Albo... Nie, pisali że bardzo, bardzo dobrze powiedziałeś. Mhm. Ja również też tak sądzę, czy też wspieram twoje działania, no ale oczywiście... Ale nie mogę tego powiedzieć głośno, bo bym też jak ty wyleciał no za chwilę, nie chcę prawda? Mówić o tych prywatnych rozmowach, o tych prywatnych spotkaniach z kolegami i koleżankami z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, ale są głosy poparcia. Przede wszystkim też są głosy poparcia ze strony opinii publicznej, od mieszkańców, za co im serdecznie dziękuję. A prezydent dzwonił? Nie, nie rozmawiałem z panem prezydentem, nie rozmawiałem z nikim z Pałacu Prezydenckiego. No i teraz wszyscy powiedzą, no ta jasne akurat. Nie, naprawdę mówię szczerze państwu, że nie rozmawiałem. Zobaczymy, co czas pokaże. Mogę jedynie tutaj zapewnić moich wyborców, że będę dalej konsekwentnie realizował program, z który szedłem do wyborów. Panie pośle, dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu Onet Rano. Dziękuję serdecznie. Proszę się trzymać. Proszę na te SMS-y odpisywać, dodawać ludziom siły, niech się nie boją. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dziękuję. Dnia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia.